Ta topka jest jednak nieprzewidywalna. Raz totalne zawirowania na liście, a raz zobaczycie. Witajcie w 8 tygodniu i topce najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych według użytkowników portalu Plancheo. A co się wydarzyło w tym tygodniu? Jedna gra na chwilę straciła wasze zainteresowanie, mamy jedną nowość na liście, jeden spadek, jedno utrzymanie pozycji oraz dwie gry wskoczyły parę oczek do góry. W tym zestawieniu mamy 5 gier, a tylko 3 wydawnictwa. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień, krótkie intro i zaczynamy. Grą, która opuściła zestawienie, jest Heroes of Might and Magic 3D Board Game, ale na 100% wróci jeszcze z wielkim hukiem i to pewnie na pierwszą pozycję. Spadek z trzeciego miejsca na piąte zaliczyła gra Psi Park od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 1 do 4 graczy od 40 do 80 minut oraz od 10 roku życia. Ocena na BGG 7,4, a zdobyła 1100 głosów. Według Plancheo najtaniej znajdziecie ten tytuł za 194 zł. Przez ten tydzień gra zdobyła około 100 nowych głosów. Jak widać, mamy tutaj przewagę siódemek, chociaż również słabsze oceny się trafiły. Sprawdźmy ten komentarz. Szmikłachu. Fajna grafika i jakość wykonania, ale gra jest nużąca i nudna. Faza wyprowadzania psów jest kiepska, jeżeli chodzi o tempo czy problemy z kolejnością w turze. Licytacja jest nieciekawa, a druga zwiększa losowość w niezadowalający sposób. Nie każdemu wszystko musi pasować, dlatego jak dobrze wiecie, najlepiej przekonać się na własnej skórze. Miejsce czwarte, czyli o jedno oczko wyżej niż w poprzednim tygodniu, gra Doniczki od Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 5 graczy od 30 do 45 minut oraz od 10 roku życia. Ocena na BGG 7,5, a zagłosowało 1800 osób. Żadnych nowych głosów nie przybyło, ale polska edycja powinna już do was trafić w marcu. Jak kupicie grę na stronie wydawcy, to dostaniecie w gratisie mini dodatek, czyli 16 kart promo, a jest to 10 kart bezdoniczkowych i 6 kart pomieszczeń. Możecie również dokupić osobno sam dodatek za 20 zł. A miejsce trzecie to nowość, gra Ziemia od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 5 graczy od 45 do 90 minut oraz od 13 roku życia. Ocena na BGG 7,8 przy 418 głosach, a cena w sklepie wydawcy to 220 zł. Trzeba przyznać, że gra wygląda bardzo ładnie. Mamy tutaj draft elementów, zarządzanie ręką kart czy też wariant solo. W sklepie wydawcy możecie również dokupić pakiet upiększający z Kickstartera. Pozwoli on zamienić tekturowe żetony na drewniane elementy oraz zawiera 12 dodatkowych kart, a jego cena to 40 zł. Czy to się opłaca? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Ale czy chcecie sobie upiększyć grę, to już zależy tylko i wyłącznie od was. A cóż tam piszą w internecie? Tomek MG. Bardzo przyjemny tytuł o sadzeniu różnego rodzaju roślin. Każda nasza decyzja jest tutaj mniej lub bardziej istotna, ale zawsze daje nam jakieś punkty. Tytuł, do którego z pewnością będę wracać, przyjemny w rozgrywce i odbiorze wizualnym. Na miejsce drugie z czwartego wskakuje 51 stan Ultimate Edition od Portal Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy na około 75 minut oraz od 14 roku życia. Ocena na BGG 8,8 przy 117 głosach, a jej cena to około 235 zł. Przez tydzień ta gra zdobyła na BGG 31 pozytywnych opinii. Nic tylko pogratulować tej dopakowanej edycji portalowi. A że grę bardzo lubię, co zresztą wspominałem o tym w ostatnim odcinku, to pozytywny odbiór tej gry bardzo mnie cieszy. The Dow 13. Najlepsza, jeśli nie jedna z najlepszych gier z mechaniką draftu czy też tak zwanego budowania stołu. Sprytne karty wielokrotnego użytku wnoszą grę na wyższy poziom. Gdyby motyw przewodni nie był tym czym jest, oceniłbym go na 10. A mi jak najbardziej motyw post-apo się podoba, dlatego podwyższam ocenę o 1. A miejsce pierwsze bez zmian, czyli dodatek do gry Duna Imperium Nieśmiertelność od Lucky Duck Games. O czym nie wspomniałem ostatnio, to ten dodatek zawiera jedną limitowaną promo kartę Peter Genialny Doradca. A w skrócie rozszerzenie to wprowadza nowy rodzaj kart wszczepów i dodatkową planszę Bennett Laylax. Od przybytku głowa nie boli, dlatego czekamy na ten dodatek z wypiekami na twarzy. Mała rotacja na liście, aż jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać za tydzień. Uderzcie w dzwonek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.